Drużyna uczennic ze szkoły podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Woszczelach zwyciężyła międzyszkolny konkurs ekologiczny. Była to już 13. edycja zmagań z zagadnieniami ekologicznymi, które tym razem odbyły się w starostwie powiatowym Bełku. Trzyosobowe drużyny z klas 4, 5 i 6 musiały sobie poradzić ze znajomością chronionych roślin, ptaków czy parków narodowych. Nie zabrakło też konkurencji plastycznej. Najlepiej poradziły sobie Wiktoria Żuk, Zuzanna Chorodko i Diana Isajewa ze szkoły podstawowej w Woszczelach. Najłatwiejsze było dla nas parki narodowe, ponieważ mieliśmy je dobrze je znaliśmy. Najtrudniejsze na pewno było to, czego żadna z nas się praktycznie nie uczyła. Nie mieliśmy tego w zagadnieniach. To były rośliny chronione. Dla mnie było najbardziej przyjemniejsze rysowanie. W 13. edycji międzyszkolnego konkursu ekologicznego startowali przedstawiciele ze szkół w Chełchach, Boćwince, Mrozach Wielkich, Judzikach, Nowej Wsi Ełckiej, Ręku, Srożyńska Wielkiego, Starych Juch, Stożnego, Stradun i Woszczel. Jolanta Grzesiukiewicz, nauczycielka przyrody i geografii w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach, jedna z organizatorek ekologicznych zmagań, nie kryła zadowolenia z poziomu konkursu i wiedzy uczniów. Wykazują się dużą wiedzą, niejednokrotnie z jakimiś osobliwościami, specyfiką ekologii, różnych gatunków chronionych, zwierząt, roślin. Czasami zaskakują nas sami swoimi odpowiedziami i inwencją twórczą. Czasami niektóre tematy są dla nich trudne, ale to zrozumiałe, oni zdobywają wiedzę, a dzięki swojej kreatywności poznają więcej. Co roku głównym sponsorem nagród jest Starostwo Powiatowe Bełku. Jak mówi Radiu 5 wicestarosta Anna Iwaszko, powiat stawia na edukację ekologiczną. Uważamy, że właśnie wyrobienie tych nawyków proekologicznych ważne jest od początku i z całym sercem wspieramy. Ufundowaliśmy nagrody w tym konkursie. Uważamy, że jest to warte, żeby kontynuować konkurs ten. Drugie miejsce w konkursie zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach, a trzecie młodzi przedstawiciele z placówki w Mrozach Wielkich.